Wojciech Chromek kłaniam się. Sylwia Joskulska, wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego jest naszym gościem. Dzień, do, dzień dobry pani, witam panią. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani marszałek, 27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wybory samorządowe i dziś z tej okazji jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Co my mieszkańcy skorzystaliśmy na samorządach? To wspaniałe święto, jeśli chodzi o samorząd. A jestem samorządowcem już od 23 lat, rozpoczynając od najniższego szczebla samorządu gminy. No, jedna z najlepszych ustaw stworzona przez wybitne autorytety profesora Stępnia, którego gościliśmy podczas świętowania 20-lecia wstąpienia Polski do Unii Europejskiej, ale również już nieżyjących sędziów profesora Kuleszy i profesora Regulskiego. O, o, dla mnie to um, też przez pryzmat pracy w samorządzie województwa te 10 lat, ale przede wszystkim a skłaniają się na usta podziękowania, bo przede wszystkim podziękowania dla przedsiębiorców, którzy każdego dnia ciężko pracując, dokładają się w swoim cicie do naszych budżetów i to przez 10 lat to są potężne pieniądze, bo półtora miliarda, a tylko pół miliarda tylko i może aż z Pitu, czyli na to składamy się wszyscy, na żebyśmy mogli wydatkować te pieniądze i no też składając tak, ale... środki, jeśli chodzi o Unię Europejską, a trafiło 33, 33 miliardy. Złotych tylko do naszego regionu. No właśnie, samorządy są największym beneficjentem naszej akcesji do wspólnocie. Tak, absolutnie. I myślę, że z tego powinniśmy być dumni, bo warto też wrócić pamięcią, jak wyglądały nasze drogi, jak wyglądały nasze szpitale. Czy pamiętamy, że nawet szpitale powiatowe nie miały lądowisk? To, co jest w specjalistyce dla nas rzeczą oczywistą, ale też kultura, no, sala filharmonii. Teraz to jest to sala szkoły muzycznej. A wspaniałe obiekt filharmonii, ale muzea, teatry. No dla mnie zdrowie uważam, że to jest priorytet do poukładania, do, do realizacji planów, inwestycji wielkich, bo mamy przecież wspaniałą uczelnię, uczelnię, która kształci medyków. No to właśnie to, jak jesteśmy przy zdrowiu, przy uczelni w Olsztynie ma powstać specjalistyczny szpital kliniczny. Tak. O co chodzi? To będzie zupełnie nowy obiekt? Co, co, jaka jest idea tego? No, żebyśmy mogli się pomieścić, to, to zapewne tak musimy rozbudować, ale nasze szpitale są w ciągłej rozbudowie, a od Szpitala Dziecięcego chciałabym rozpocząć kolejne inwestycje, jeśli chodzi o choroby rzadkie. Powstało przecież nie tak dawno Centrum Głowy i Szyi. I też Szpital Wojewódzki w ciągłej inwestycji, bo na przestrzeni 10 lat, kiedy porównuję na no to, no to wykonanie mamy naprawdę ogromne, bo wydatkuje, wydatkuje, wydatkujemy 53 miliony tylko na Szpital na wojewódzki, przypomnijmy, podległy Marszałkowi. Tak, tak jest. I kolejne wyzwania, które przed nami stoją, mianowicie psychiatra dzieci i młodzieży, ale też ta kliniczna psychiatria nas dorosłych, bo przecież żyjemy szybko, żyjemy w stresie, w pośpiechu, ale też choroby onkologiczne, które nas zabijają. Tak nie może być, żeby w XXI wieku umierać na nowotwory. Chociażby kobiety jest nas więcej, 52%. Czyli ja rozumiem, że to wszystko łączymy. Absolutnie. Trzeba to poukładać. Myślę, że dla, dla nas, dla zarządu województwa, będzie to wielką sprawą, też dumą, że będziemy mogli wspólnie z Uniwersytetem stworzyć coś na miarę XXI wieku. Należy. Sprawi to, że. Ci, którzy kształcą się w Uniwersytecie, jeżeli chodzi o kierunek lekarski, zostaną w naszym regionie? Mam nadzieję, bo zawsze tworzenie bazy, czyli bo tej kredy, miejsca... wciąż brakuje. Absolutnie. Byłam na inauguracji na Białym Fartuchu i zobaczyłam po prostu, ile młodych ludzi kształci się. No to po prostu byłoby naprawdę rzeczą niewybaczalną nie niewytłumaczalną, żeby nie zatrzymywać. Czyli stworzenie bazy tej naukowej, ale również klinicznej, bo przecież w naszym szpitalu są oddziały kliniczne świetnie funkcjonujące, prosperujące, I dla mnie sama osoba pana Rektora Sergiusza Nawrockiego, który po prostu ma mnóstwo pomysłów i wyzwań, należy tylko wsłuchiwać się w te głosy. Tych wybitnych autorytetów, mądrych ludzi e, i którzy e, nie chcą zbyt wiele, po prostu chcą tego poukładania, ale to też muszą ale iść do, pieniądze. A docelowo też ma poprawić to dostępność pacjentów Absolutnie. do lekarzy specjalistów. Absolutnie. Kogo z nas, e, e, osoby mieszkającej na Warmii i Mazurach interesuje, kto tak naprawdę jest organem założycielskim? Czy jest to starosta, czy marszałek, czy, czy jeszcze ministerstwo? No Mamy tych organów założycielskich, a jeszcze w Olsztynie prezydent. E, Poukładać, i też wiadomo, że lekarzy chciałby się, ale że nie będzie ich więcej, być może, ale oni będą w jednym miejscu skonsolidowani i to będzie łatwe dla nas, dla, dla pacjenta, żeby móc leczyć się w jednym miejscu. Ale też dostępność badań profilaktycznych i też jako samorząd województwa zdecydowaliśmy i przekazaliśmy pieniądze na, na cytobus, żeby ta właśnie mobilna karetka mogła jeździć i badać kobiety, i też mężczyzn, bo też zapada się na, na nowotwory, ale też dostępność dla nastolatek. Już młode dziewczyny chorują na, na nowotwory, ale też to, co staram się wychodzić z działaniami profilaktycznymi, i też jest zrozumienie i bardzo się cieszę, bo przejęłam po panu marszałku Kuchcińskim nadzór na zdrowie. Też były kontynuowane te programy profilaktyczne dla dzieci, czyli też wady postawy. Bo koronawirus obnażył po prostu też Jest tą Z tą równością w siedzenie. dostępie do specjalistycznych terapii wszystkich obywatelek i obywateli idziecie Państwo do wyborów parlamentarnych, jako trzecia droga, którą Pani tak. też reprezentuje. Tak, jestem z tego dumna, bo lider Władysław kamerz to lekarz. Które też czuje potrzebę i widzi, jak ważne jest bezpieczeństwo, i zarówno kraju, ale, ale też bezpieczeństwo zdrowotne. I to są priorytety, które należy poukładać, bo każdy z nas wie, że cóż bez zdrowia można uczynić. Zdrowie jest najważniejsze i wszystkie pieniądze, które. Mamy w zaangażowaniu zarówno z funduszów unijnych, ale też środki z KPO, które już wkrótce zostaną uruchomione, bo już jest nabór, jeśli chodzi o psychiatrię, i układamy na ten projekt strategiczny, o którym też wkrótce się Państwo dowiecie Nie chciałabym wychodzić przed szereg, ale nie ma lepszego czasu na to, żeby poukładać na kolejne 50 lat dzieci i młodzież w Ameryce kliniczne a Olsztyn Węgorzewo i do, do dyskusji jeszcze być może mm, kolejne, kolejne wyzwanie przed, przed nami czyli to kwestia niedalekiej przyszłości jak pani mówi Absolutnie pani marszałek tak. maj miesiąc strażaków tymczasem docierają do nas głosy także od strażaków albo przede wszystkim od strażaków ochotników że OSP są mniej. Mniej na mniejszym poziomie finansowane niż w ubiegłym roku. Dlaczego tak się dzieje? Ja my, rozumiem my wydatkujemy po wyborczych. milionie rocznie, czyli 10 milionów przez ten czas, kiedy jestem w zarządzie województwa. To też y, musi być zrozumiane jeśli chodzi, wydaje mi się, że rządowo, bo Strażak Ochotnik jest pierwszy, jeśli chodzi o akcje. No tak, ale to samorządy Wiesz, finansują tak, OSP. Tak, to my, y, tak, i dokładają się też do tego. Y, wiemy też, jakie są koszty. Przecież taki zakup y, bojowego samochodu, no to jest nie bagatela ponad milion złotych. No to dla samorządu to jest to duży wydatek. No w ubiegłym roku niemal codziennie strażacy otrzymywali nowe samochody, y, tak zwane czeki. No to jest najbardziej smutne do tego, Ech, dlatego bardzo się cieszę, że wspólnie obchodzimy to święto, bo przez 10 lat to bywało to różnie, jako strażat, strażaczka ochotniczka, która... I um, związana z tą rodziną strażacką. Jest mi ona bardzo bliska, bo to są ludzie, którzy codziennie ratują życie, mienie, ale są w gotowości. Nie ma takiej formacji, która zostawia swoją rodzinę podczas obiadu, niedzielnego świąt, czy też, zawsze mówię, młodzi ludzie, którzy wstępują, zostawiają swoje dziewczyny i, i, i z randki uciekają na dźwięk syreny. To jest niezwykle ważne, że Super. ten instynkt, który jest wrodzony i przekazywany z pokolenia, na pokolenie, bo jednostki w naszym regionie świętują już swoje jubileusze i również 100 lat. No to jest wspaniały, wspaniały czas, żeby też podsumować, ale też żeby ich dofinansowywać. Stworzyliśmy badania spirometryczne, mając też wspaniały szpital. Barmińsko-Mazurskie Centrum Chorób Płuc na spirometry, bo zawodowcy są badani, a ochotnicy już nie, ale przecież mają codziennie kontakt, bo tak jak Straż Barczewska, to wyjeżdża codziennie do akcji, tak wynika ze statystyk i muszą być też świetnie przeszkoleni. Dlatego też ja I Wam dziękuję. Zapewne za są, Pani Marszałek, są. musimy kończyć. Bardzo zaczęliśmy, dziękuję. Zaczęliśmy dniem samorządu. Pięknie dziękuję. Życzenia? Oczywiście. Czego życzyć samorządowcom? Przede wszystkim zdrowia, ale też wsłuchiwania się w głosy mieszkańców. To jest nasza służba, którą musimy pełnić. I czasami mówię, że te duże inwestycje nie zastąpią kontaktu z drugim człowiekiem, dla którego każda sprawa być może dla nas ona jest mniejsza, a dla niego jest wielką sprawą planów realizacji marzeń e, i też e, takiego dobra i spokoju i również dla strażaków ochotników niech was święty Florian prowadzi Sylwia Skulska wicemarszałek województwa warmińsko-mazurskiego była naszym gościem Dziękuję, życzę Bardzo państwu dziękuję. dobrego tygodnia. Wojciech chrońmy się.